Dzień dobry. Zapraszam Was do wysłuchania streszczenia naszej dzisiejszej lekcji z cyklu ćwiczenia z myślenia. Nasze pierwsze zadanie polegało na znalezieniu sumy cyfr następującego strasznie długiego iloczynu. To jest iloczyn. Pierwsza liczba to jest 1 plus 1 druga. Druga to jest 1 plus 1 trzecia. Trzecia to 1 plus 1 czwarta i tak dalej, aż w końcu ostatnie trzy liczby to 1 plus 1 2019 razy 1 plus 1 2020 razy 1 plus 1 2021. No, jak ktoś zobaczy taki wielki iloczyn, to może się go przestraszyć, tak? Jak go tutaj obliczyć wręcz, a co dopiero mówić o znalezieniu sumy cyfr. No, co to jest suma cyfr, to wszyscy wiedzą, na przykład suma cyfr liczby 635 to jest 6 plus 3 plus 5, czyli 14. Okazuje się, że ten problem jest prostszy do rozwiązania, niż nam się mogło wydawać, ja się przesunę tutaj. Ponieważ bardzo wiele rzeczy się tutaj uprości. No i żeby zobaczyć, co się nam tutaj uprości, to można spróbować wyliczyć pierwszych kilka z tych liczb. No, jeżeli przyjdzie nam do głowy, żeby liczyć to w postaci ułamków zwykłych, to od razu wpadniemy na właściwy trop, no bo pierwsza liczba to jest 3 drugie, druga to jest 4 trzecie, czwarta to jest 5 czwartych, szósta to jest 6 piątych, no i tak dalej, a zatem przechodzimy na następną tablicę. A zatem sytuacja wygląda tak, że dojdzie tutaj do całego mnóstwa uproszczeń. Ja tylko przypominam jeszcze tym, którzy nie do końca pamiętają, że ułamki mnożymy w ten sposób, że mnożymy licznik przez licznik i mianownik przez mianownik, a w związku z tym i także można upraszczać licznik z mianownikiem. No i w przypadku pierwszych tych czterech liczb, to ta trójka uprości się z tą trójką, ta czwórka uprości się z tą czwórką, ta piątka uprości się z tą piątką i zostanie licznik ostatniej liczby i mianownik pierwszej, czyli 6 przez 2, a zatem akurat liczba 3, no i suma cyfr tej liczby wynosi 3. No, w przypadku pełnego iloczynu jest podobnie. Musimy poczekać, aż nam się to załaduje. No bo mamy tutaj sytuację taką, że jeżeli dopiszemy tutaj, co się dzieje na końcu, no to ta 2020 skróci się z tym 2020, 2021 skróci się z tym 2021, a 2019 tutaj w mianowniku skróci się z 2019 tutaj stojącym przed tym z liczniku. Podobnie jak tutaj został do licznik ostatniej liczby i mianownik pierwszej, tak tutaj też zostanie licznik ostatniej liczby i mianownik pierwszej. Licznik ostatniej liczby to jest 2022, mianownik pierwszej to jest 2, 2022 przez 2 to jest 1011 i suma cyfr tego iloczynu równa się 3, podobnie jak poprzednio, ale to jest już raczej przypadek. W taki sposób można otrzymać różne liczby o różnych sumach cyfr. Mam nadzieję, że to jest dla Was w miarę jasne, a teraz jeszcze słowo takie troszeczkę na temat tego, jak to się wszystko nazywa. Takie zjawisko, taki długi iloczyn, który wydawał się nam być przerażająco długi i w ogóle odrzucał samym swoim wyglądem, zwinął się nam do prościutkiego wyrażenia. Taki iloczyn nazywamy iloczynem teleskopowym. I skąd to się wzięło? Ano, zobaczmy. Tu mamy scenę z piratów z Karaibów, w której widać, jak kapitan latającego Holendra, jeśli się nie mylę, rozwija właśnie swoją lunetę
i ona jest w takim rozciągniętym stanie, a jakbyśmy ją chcieli, możemy ją też zwinąć do czegoś bardzo krótkiego. No, luneta po angielsku to jest teleskop i stąd takie zjawisko zwijania bardzo długiego wyrażenia do czegoś bardzo krótkiego nazywa się, można powiedzieć, teleskopowatością i taki długi iloczyn nazywa się, który się zwija do bardzo krótkiego wyrażenia, nazywa się iloczynem teleskopowym. Drugie zadanie, które dzisiaj żeśmy rozwiązywali, to była łamigłówka logiczna tej treści. Trzech przyjaciół, Michał, Wiktor i Piotr, nazywają się Abacki, Babacki i Cabacki, wybrało się na wycieczkę. Wiemy, że Michał nie nazywa się Babacki, ojciec Wiktora jest lekarzem, Wiktor chodzi do siódmej klasy, a Babacki chodzi do szóstej klasy i ojciec Abackiego jest nauczycielem. I teraz trzeba sprawdzić, czy też rozwiązać tą zagadkę i sprawdzić, czy ustalić, jak nazywają się trzej przyjaciele. No i to jest stosunkowo proste. Nie mieliście z tym żadnych problemów. No, Michał nie nazywa się Babacki, czyli tu wstawiamy znak minus. To jest nieprawda. Ojciec Wiktora jest lekarzem, a ojciec Abackiego jest nauczycielem, czyli Wiktor nie jest Abacki, tak? Wiktor nie jest Abacki, w związku z tym nie nazywa się Abacki, w związku z tym tutaj wkładamy minus, no bo jeszcze raz, gdyby Wiktor nazywał się Abacki, to jego ojciec byłby nauczycielem, a ojciec Wiktora jest lekarzem. Wiktor chodzi do siódmej klasy, a Babacki chodzi do szóstej klasy. W związku z tym Wiktor nie jest też, nie nazywa się Babacki. Tak? No ale skoro Wiktor nie nazywa się Babacki, to musi się nazywać Cabacki. W związku z tym tu możemy w tej ostatniej komórce wstawić znaczek plus. No i jeśli Wiktor nazywa się Cabacki, no to Michał nie może się nazywać Cabacki, bo przyjaciele nazywają się inaczej, a zatem Michał nazywa się Abacki. Michał nazywa się Abacki, a zatem jeszcze tutaj sobie ten plusik wstawimy. No, a zatem oczywiście Piotr musi się nazywać Babacki. To była prosta łamigłówka. Mam nadzieję, że sprawiła Wam sporo radości. Tak wygląda nasza tabelka. W tych dwóch pozostałych miejscach są minusy oznaczające, że to nie jest prawda. Dziękuję Wam bardzo. To jest pierwszy Wasz film, pierwsze streszczenie lekcji, które nagrywam dla Was w przyszłym roku, w szczególności jak będziemy się uczyć razem fizyki i zobaczycie, że te streszczenia lekcji bardzo nam się przydadzą, ale i to streszczenie, mam nadzieję, Wam się spodoba i pozwoli Wam także no, skorygować na przykład swoje notatki. Ja bardzo podkreślam, że żeby wynieść coś z tych naszych spotkań, to trzeba notować to, co się dzieje w zeszycie. Dlatego, że te myśli ulatują i już praktycznie na następnej lekcji zajmujecie się czymś zupełnie innym i w związku z tym wszystko to, co zostało powiedziane, ulatuje z Waszych głów, a to bardzo istotne, żeby coś z tego tam pozostało. Dziękuję bardzo.